Zbigniew Boniek nie wytrzymał i w końcu wypowiedział się na temat zwolnienia Jerzego Brzęczka. Szokujące słowa prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka na temat Jerzego Brzęczka. No właśnie, co takiego powiedział tutaj Zibi Boniek o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie dzisiaj na temat yy, dzwonienia Jerzego Brzęczka przez Zbigniewa Bońka, ale głos całej tej sprawie faktycznie zabrał Zbigniew Boniek no ponieważ no, dowiedzieliśmy się, tak to było faktycznie jak grom z jasnego nieba no i wszyscy oczywiście zaczęli dzwonić do PZPN-u, do Kuby Kwiatkowskiego rzecznika pracowego PZPN-u i tak dalej oczywiście Zbigniew Boniek otrzyma zaproszenie do wszystkich programów te wszyscy do niego dzwonią, no a tutaj Zbigniew Boniek postanowił, że odniesie się do tych wszystkich spekulacji jednym Wpisem na Twitterze, no i napisał co na ten temat sądzi, co o tym myśli, i ten wpis też zbudził ogromne zainteresowanie, komentarze, krytykę, hejty, dyskusje. Co takiego napisał Zbigniew Boniek na temat właśnie zwolnienia go Brzęczka, jak to wszystko skomentował. Zbigniew Boniek na Twitterze pisze w ten sposób: cytuję: Ciężki dzień, zwanianie porządnych ludzi nie jest żadną przyjemnością. Powodzenia, trenerze, czasami trzeba podejmować trudne decyzje. Sorry, najważniejsza jest polska piłka. Tak napisał tutaj Zbigniew Boniek na Twitterze. Tak, jeśli chodzi o tego tweeta, zacytuję go jeszcze raz. Ciężki dzień zzywania porządnych ludzi nie jest żadną przyjemnością. Powodzenia, trenerze, czasami trzeba podejmować trudne decyzje. Sory, najważniejsza jest polska piłka, tak. No i oczywiście ten tweet, yy, praktycznie tak, obieg cały tutaj internet, ludzie to komentują, krytykują, hejtują. Jest dużo praktycznie tutaj kibiców, którzy mówią: wreszcie super ekstra, za późno trzeba było wcześniej dzwonić, faktycznie brzęczka, tak. Yy, no, oczywiście te zdania są podzielone. Niektórzy mówią, że jeżeli nawet taka decyzja zapadła, to ona ma mieć miejsce już w listopadzie tamtego roku, a nie teraz na krótko, praktycznie. Przed mistrzostwami. No, my, oczywiście, tak, kibice są podzieleni. Jedni są zwolennikami tego, drudzy są przeciwnikami. No, to już jest jakby inna sprawa. Natomiast niewątpliwie, no, Zbigniew Boniek musi mieć jakąś po prostu pewną kandydaturę, jakąś pewną osobę na stanowisko, właśnie, selekcjonera, skoro decyduje się na taki krok. Wydawało mi się, że Zbigniew Boniek o tym wcześniej poinformował selekcjonera, znaczy wiedział on to od dłuższego czasu. Okazało się, że nie, że po prostu Jerzy Brzęczek dowiedział się po prostu w ten sam dzień, kiedy ta informacja. Została ogłoszona. Dzień wcześniej wiedział o tym praktycznie rzecznik prasowy PZPN-u, wiceprezes PZPN-u Marek Koźmiński. A sam zainteresowany że Brzęczek dowiedział się wczoraj, tak? Ja więc w dniu tej decyzji, pół godziny później, czy godzinę później, po prostu był taki komunikat ze strony PZPN-u. Nawet strona internetowa łączy nas piłka, strona PZPN-u nie wytrzymała, bo tak dużo ludzi po prostu na nią wchodziło. No i serwery padły po prostu, bo ludzie chcieli wiedzieć, czy to jest fake, tak? Czy po prostu nie zostało skradzione jakieś konto na Twitterze. Czy rzeczywiście jest to prawda, że... Jerzy Brzęczek został zwolniony, tak? Zresztą Zbigniew Boniek mówił sam, tak, że to nie była miła rozmowa, że po prostu widać było, że Jerzy Brzęczek był szokowany, praktycznie tą decyzją, no bo się tego nikt nie spodziewał, tak? Się praktycznie tego nikt nie spodziewał. Znaczy, no nie oszukujmy się, no wiadomo, bo jeśli chodzi o występy reprezentacji Polski, Zbigniew Boniek zawsze podejmuje decyzje indywidualnie, samodzielnie, nie pod wpływem nacisków mediów, że na przykład reprezentacja zagra kiepsko w piątek, to już po prostu w sobotę trzeba zwolnić trenera, albo nie wiem, po meczu. Natomiast, no rzeczywiście, jak tutaj Zbigniew Boniek mówi w ten sposób, najważniejsza jest polska piłka, to jest na pewno decyzja, która może pomóc polskiej piłce, tak, no bo jednak było tam wiele niedobrych faktycznie tak sytuacji, jeśli chodzi o Jerzego Brzęczka. To jest świetny piłkarz, tak, jeśli chodzi o karierę piłkarską, wywalczył dla nas, dla Polski medal na Olimpiadzie, był kapitanem reprezentacji Polski, świetna też karta, jeśli chodzi o karierę piłkarską w różnych klubach też polskich za granicą. Natomiast jako selekcjoner nie do końca się sprawdził, tak, no tutaj trzeba odgraniczyć i rozgraniczyć dwie faktycznie sprawy. No i jeżeli rzeczywiście patrzymy pod kątem tego, że nasza reprezentacja jest w świetnym czasie mamy najlepszego piłkarza na świecie, nie możemy praktycznie zmarnować tego potencjału piłkarskiego, jeśli chodzi o piłkarzy więc no ktoś powie, no ale przyjdzie nowy trener, to jest za późno, za mało czasu i tak dalej, no teoretycznie tak, tak, ale czy po prostu ja bym powiedział w ten sposób, czy z Jerzy Brzęczek byłby w stanie wycisnąć więcej praktycznie z tej reprezentacji, bo może więcej nie, tak, tylko po prostu jakby założenia jego taktyczne i tak dalej byłby w stanie dać, jeśli chodzi o tę reprezentację, moim zdaniem nie, tak, znaczy mógłby dać gdzieś pewnie 10-20% więcej, tak, reprezentacja mogłaby grać lepiej niż w listopadzie, ale nie był to duży przeskok, natomiast kto zostanie nowym trenerem, no to oczywiście pojawiła się giełda po prostu tych nazwisk, tak, ja mówiłem chociażby o Bielicy, znaczy ja nie uważam, że Bielica zostanie, tak, tylko po prostu przedstawiałem takie informacje, taki filmik, że właśnie Jerzy Brzęczek kontaktował się z Bielicą, bo tam chodziło o kwestię praktycznie, żeby to do, do Torino trafił, tak, bo Torino szuka trenera. Teraz mówiło się, mówi się o zwolnieniu właśnie jednego z trenerów w Serie A, że właśnie ten trener mógłby trafić do Polski, mógłby być selekcjonerem. No prawdopodobnie tutaj będzie trener zagraniczny, tak, to będzie trener włoski, Mateusz Borek mówi w ten sposób, że to będzie trener włoski, który dobrze mówi po języku angielskim. No dosyć takie no, lakoniczne, jakby stwierdzenie. No, to, czy to kwestia językowa. Wiadomo, że tutaj trener się dogada, czy będzie w języku włoskim, czy w angielskim. No, przecież piłkarze, większość tych piłkarzy naszych, którzy występują za granicą, tutaj grają we Włoszech, to znają ten włoski, ale też po prostu no, znają angielski. To nie są te czasy, co tam po prostu tylko pięć podstawowych słów tak zna z, z, z języka zagranicznego. Więc to nie jest jakby kwestia po prostu problemu, ale rzeczywiście to to może być po prostu trener włoski. Ja powiem w ten sposób, dla mnie przede wszystkim w Bonie, Jerzy Brzęczek po prostu nie ma posłuchu, jeśli chodzi o szatnię, tak, no tutaj te wymowne 8 sekund, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, no tymi 8 sekundami praktycznie tutaj Robert Lewandowski zwolnił Brzęczka, tylko po prostu to zwolnienie zostało odsunięte w czasie. Muszę powiedzieć, też taką szokującą sytuację, oczywiście mój kanał w dużym stopniu oparty jest o filmy Roberta Lewandowskiego, bo tego oczekują widzowie. Nagrałem ponad tysiąc filmów na temat Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski nie odniósł się, nie wiem jak to wygląda teraz, ale praktycznie przez większość, część dniach, z tego co patrzyłem na Instagramie, do dzwonienia Brzęczka. Nie wrzucił po prostu żadnego zdjęcia, jakby po prostu tutaj żegnające, żegnające Brzęczka, tak? w sensie, że dziękuję mu za współpracę, co na przykład z reguły robią piłkarze, na przykład Glik takie coś i Grosicki zrobili, tak rzuci na swoje media społecznościowe na Instagrama, że dziękujemy mu za współpracę z reprezentacją za grę i tak dalej. No właśnie. To też może o dużo świadczyć, tak, czy tam rzeczywiście nie ma jakiegoś po prostu konfliktu na linii właśnie Robert Lewandowski a Jerzy Brzęczek. Oczywiście taki konflikt nie jakiś medialny, tak, czy po prostu jakiś taki, no może po prostu panowie się gdzieś do końca nie lubią, bo mi się wydaje, że nie ma po tego posłuchu, tak, że piłkarze nie, no mają tych świetnych praktycznie jeszcze, tych, tych, tych trenerów, z którymi współpracowali, czy Szczęsny w Eventusie, czy po prostu Robert Lewandowski właśnie w Bajernie i inni zawodnicy, no i widzieli po prostu, że to nie wszystko, nie, nie wszystko nie do końca wygląda po prostu zbyt profesjonalnie.

Ale czy nowy e, trener zmienił po prostu kompletnie oblicze reprezentacji? To jest mi ciężko powiedzieć, tak? Ja też nie jestem po prostu takim zwolennikiem, że przyjdzie nowy trener, będzie tylko lepiej, bo Brzęczek też po prostu kompletna tragedia, tak? Grał, jeśli chodzi o reprezentację. No nie, tak, bez przesady, ale to nie jest powiedziane, że to będzie całe lekarstwo na, na, lekarstwo na całe zło. Ale zobaczmy sobie, na przykład ja tutaj m, oczywiście przedstawiam filmy dotyczące Roberta Lewandowskiego, Bayernu, Monachium, nie tylko, ale Bayern, Monachium, pod wodzą Niko Kowacza, kompletna tragedia, jeśli chodzi o grę. E, przyszedł po praktycznie Hansi Fli, który był asystentem Niko Kowacza i zdobył nawet po prostu tutaj ligę mistrzów z tym Bayernem, czyli wystarczyło delikatna praktycznie zmiana. Ta sama, praktycznie ten sam zespół zawodników, piłkarzy. Delikatna zmiana, dużo się zmieniło. Może będzie taka sama sytuacja, przyjdzie praktycznie nowy trener, selekcjoner, mamy tą samą grupę zawodników, nie wymyśli po prostu tutaj kwadratowego koła, nie wymyśli jakichś super ekstra nowych powołań. Może tam jeden, czy dwóch, czy trzech zawodników dojdzie. Będziemy grać tą samą po prostu grupą zawodników, ale rzeczywiście ta gra będzie wyglądała lepiej. No, przede wszystkim życzmy sobie, bo to jest duża szansa naszej reprezentacji w kontekście mistrzostw i w kontekście tego, co nas czeka. Natomiast wiadomo, że Zbigniew Boniek zatonował bombę, tak, informacyjną. Tego się faktycznie nikt nie spodziewał, ni stąd, ni sowąd. No ale Zbigniew Boniek też pokazał właśnie tą decyzją, tak, że to po prostu PZPN, to on jest prezesem PZP-u, podejmuje decyzję autorytatywnie w, w, w pojedynkę. Nie mylić z dyktatorsko, tak, autorytatywnie, w sensie po prostu pojedyncze, że przyjmuje po prostu selekcjonera i go zwalnia. No i tutaj tłumaczy oczywiście, że dla do, do, dobra polskiej piłki. No wydaje mi się, że tak, tak, że to będzie po prostu. Po prostu dla dobra polskiej piłki. Zresztą no, tutaj zobaczymy po prostu, jak ta reprezentacja będzie gra ja powiem w ten sposób, wszystko, co jest dobre dla polskiej reprezentacji, jestem za, podpisuje się nad, pod tym e, dwoma rękoma, natomiast to po owocach i poznacie, dopiero zobaczymy, tak, żeby nie przyszedł na przykład trener zagraniczny, który będzie kosił bardzo dobrą pieniądze, zarabiał, tak, przyjdzie po prostu, żeby sobie wpisać tylko w CV-kę i z, z, zarobi tutaj potężne pieniądze. Tutaj były informacje, że oczywiście Zbigniew, y, znaczy Jerzy to dostanie tam odprawę i tak dalej, to chyba do końca, jak mu, kontrakt miał ważny, chyba do sierpnia, no i tu się mówi, że jego pensje po prostu y, jeżeli brzęczka to są na poziomie około 2,5 miliona złotych, więc jeżeli przyjdzie tutaj selekcjoner zagraniczny, to na pewno nie będzie zarabiał mniejszej pieniędzy niż po prostu tam około 200 tysięcy złotych miesięcznie, tak, czyli pewnie około 2,5 miliona złotych rocznie. No ale żeby te 2,5 miliona, czy nawet te 3 miliony jest ten zarobi ten selekcjoner, rzeczywiście, żeby po prostu one przyniosły tak jakość na boisko, żeby rzeczywiście było widać, bo. Przede wszystkim zarzut, jeśli chodzi o Jerzego Brzęczka w stosunku do reprezentacji, to on nie ma po prostu pomysłu, taktyki, założenia, jeśli chodzi o tą drużynę. To wszystko było bardzo nerwowe, jednak po prostu powinien mieć. To nie jest tylko kwestia tego, że wyśle się powołania listy do tak spowania do najlepszych zawodników, jak to, jakoś to będzie, tylko jednak trzeba po prostu myśleć nad zbudowaniem tej drużyny. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się, Cześć.